Jak urządzić długi salon z kuchnią, który właśnie jest takim wydłużonym prostokątem? Pokażę Wam. Zwróćcie uwagę na to, że nie mamy za bardzo miejsca na to, żeby ustawić stół, więc stół jest doklejony do wyspy. To jest patent numer. Wygląda to tak, zobaczcie. I od strony salonu. I teraz w takich mniejszych mieszkaniach potrzebujemy też dużo miejsca na przechowywanie i my to rozwiązaliśmy jeszcze tak, że w salonie mamy dodatkową zabudowę. Ona jest tutaj właśnie po stronie telewizora, także nie mamy tylko zwykłej małej szafki pod TV. Wykorzystaliśmy jeszcze moduły takie gotowe z IKEA, tak żeby można było jak najwięcej rzeczy jeszcze w tych elementach tutaj włożyć. I tu od strony salonu widać też fragment korytarza i lustro, w którym się też wszystko odbija. Lustro jest tutaj na tej części kominowej, a lodówka jest tutaj schowana właśnie za tym lustrem. I ujęcie od drugiej strony i od strony korytarza. Zobaczcie, tak to wygląda. Także mamy więcej miejsca roboczego, a jednocześnie kilka osób może usiąść przy stole kuchennym. Dajcie znać, czy ten pomysł się Wam podoba i czy chcecie podobne aranżacje zobaczyć.